Adam Roguski, rzecz o nieruchomościach. Moim gościem jest pani Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w firmie Whitestone Development. Dzień dobry. Dzień dobry. Spółka jest świeżo po emisji obligacji o wartości 25 milionów złotych ze stałym kuponem 6% rocznie. Ta wartość emisji jest dość spora, patrząc na to, co ostatnio na rynku się działo, jak deweloperzy, którzy są już obecni na Catalyst, ile pieniędzy oni pozyskiwali, to zazwyczaj kilkanaście milionów złotych. To jest czwarta emisja w waszej karierze, największa. I skąd decyzja o tym, żeby akurat z tą najnowszą emisją wejść właśnie na rynek publiczny, na Catalyst? Tak naprawdę o Kataliście myśleliśmy już przy wcześniejszych emisjach, natomiast wtedy wydawało nam się, znaczy byliśmy pewni, że to jeszcze nie ten moment, żeby stać się publicznymi, spółką, która będzie notowana na Kataliście. W tej chwili uważam, że jesteśmy przygotowani, mamy dobrze prowadzoną sprawozdawczość, jesteśmy gotowi, żeby móc pokazać siebie bardzo transparentnie, pokazać wyniki finansowe, pokazać to, co robimy. I wydaje mi się, że dzisiaj, jako w pełni już dojrzała grupa kapitałowa, będziemy mogli w lepszy sposób, myślę, pokazać siebie i pokazać siebie inwestorom. Stąd decyzja, że to już jest ten moment, żeby zadebiutować na rynku Catalyst. Mhm. Czy to też oznacza, że w przyszłości rozważane są kolejne emisje? Oczywiście tak. Tak jak pan wspomniał, to jest nasza czwarta emisja i jest to sposób, w jaki my pozyskujemy kapitał. Oczywiście to nie jedyny sposób, natomiast taki, który daje nam dość dużą swobodę i elastyczność. I na pewno nie jest to ostatnia nasza emisja. W tym roku pewnie nie, natomiast myślę, że na początku przyszłego roku wystartujemy z kolejną emisją obligacji. A jeśli chodzi o te trzy wcześniejsze emisje, to jak tutaj wygląda zapadalność tych papierów? Wszystkie były trzyletnie, już są wykupione w terminie. Trzecia seria lada dzień też zostanie wykupiona w terminie. Okay. I te obligacje, najnowsza seria też jest, to są obligacje trzyletnie. Dobrze. Powiedziała pani, że jesteście gotowi, żeby się pokazać na rynku publicznym, zatem przejdźmy do tego, jak wygląda biznes spółki, bo stoi się na dwóch nogach, to jest budownictwo mieszkaniowe i działalność na rynku komercyjnym. To zacznijmy od mieszkaniówki. 280 ponad mieszkań sprzedanych w zeszłym roku, w pierwszej połowie tego roku 195. Kiedy zaczęła się historia firmy i co do tej pory udało się zbudować i oczywiście jakie są plany ekspansji? Jasne, tak naprawdę mówiąc o Whitestone, trudno zapomnieć o historii, tak naprawdę historii właścicielskiej, która rozpoczyna się w latach 90. i tak naprawdę 95. rok, czyli pierwszy projekt, początek pierwszego projektu chyba najbardziej rozpoznawalnego właściciela grupy. Mówię o apartamentowcach przy Białym Kamieniu. Tak naprawdę coś, co było bardzo innowacyjne wtedy, myślę, że do dzisiejszego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem. I my jakby to był ten taki początek i pierwsza rzecz, która została zrealizowana przez właściciela. Natomiast sam Whitestone to 2012-2013 rok, kiedy rozpoczynamy już zupełnie, oczywiście na bazie tamtej, ale nową historię. Przez te parę lat istniała Whitestone'a zrealizowaliśmy z sukcesem kilkanaście projektów mieszkaniowych. Sprzedaliśmy ponad 1200 mieszkań. Obecnie w ofercie mamy ponad 400 mieszkań i w najbliższym półroczu prowadzimy do obrotu kolejnych 500. Także ten segment mieszkaniowy jest u nas obecny od dawna i jest bardzo silnym segmentem. To, co pokazują wyniki za pierwsze półrocze, to to, że myślę, dobrze dobraliśmy rodzaj projektów, w które wchodzimy, ponieważ to takie spowolnienie, które było odczuwalne, co nie da się ukryć, w szczególności w drugim kwartale tego roku, nas za specjalnie dotknęło. To znaczy ta sprzedaż utrzymała się tempo sprzedaży na tym samym poziomie,
to w pierwszym kwartale. I to, co obserwujemy teraz w trzecim kwartale, nie spowalniamy. Dalej sprzedajemy dokładnie taką samą liczbę mieszkań bez stosowania obniżek cenowych. Co mówię, co jest bardzo cieszące, bo znaczy, że trafiliśmy w odpowiedni segment mieszkań. Jaki to jest segment rynku? Średni, to znaczy nie mamy w tej chwili w swojej ofercie mieszkań o mocno podwyższonym standardzie, bo myślę, że te najbardziej ucierpiały w drugim kwartale tego roku. Natomiast mamy mieszkanie, ja to zawsze mówię, dla zwykłego Kowalskiego, dla każdego, kto potrzebuje mieć większe M, bo właśnie wziął ślub, bo rodzą się dzieci, bo chcą mieszkać w fajnej inwestycji, ponieważ my zawsze przykładamy dość dużą uwagę do tego, jak wyglądają nasze inwestycje. Nawet jeżeli one są, nazwijmy to, inwestycjami bardziej budżetowymi, to chcemy, żeby miały elementy, jakieś takie smaczki wyróżniające. Dlatego też oferujemy mieszkania przyjazne, dobrze zaprojektowane, takie, które spełniają wymagania aktualnych trendów rynkowych. Ale właśnie dla takiego normalnego, zwykłego odbiorcy, po to, żeby nieważne, czy jest lepiej, czy gorzej na rynku, tak tego typu mieszkania po prostu znajdą swojego odbiorcę. W pierwszym półroczu sprzedaliście prawie 200 mieszkań. Powiedziała Pani, że oba kwartały były stabilne, podobne. Czy to oznacza, że w całym roku można się spodziewać sprzedaży właśnie rzędu 400 lokali? Tak. Dokładnie tak. Szacujemy, że w całym roku sprzedamy w granicach 400 lokali mieszkalnych. I jakie są Wasze dalsze plany rozwoju? Jest jakiś poziom, do którego chcielibyście dojść? Tak, jeżeli chodzi o rozwój, to w tej chwili przygotowujemy 3 nowe projekty na gruntach, które już posiadamy. Jeden z tych projektów wystartuje za około 1,5 miesiąca, ponieważ jesteśmy już w finalnej fazie uzyskiwania pozwolenia na budowę i to będzie ponad 200 mieszkań na rynku tutaj podwarszawskim. Oprócz tego 2 inne projekty, które przygotowujemy. Jeden to jest kolejny etap naszego osiedla Zielone Zamienie, 5 już. Oraz projekt na Mokotowie na trochę ponad 100 lokali mieszkalnych i wszystkie te projekty planujemy wprowadzić najpóźniej do stycznia przyszłego roku na rynek. Oczywiście rozglądamy się z nowymi gruntami i tak jak wszyscy chyba deweloperzy szukamy, natomiast tutaj nasza polityka jest bardzo jasna w tym zakresie, to znaczy nie wchodzimy w projekty, nie kupujemy gruntów za wszelką cenę. Korzystamy z tego, co mamy w banku ziemi i bardziej dywersyfikujemy tą działalność niż jakby szukamy w innych troszeczkę obszarach niż na siłę projekty, które jakby z założenia są ryzykowne, bo i tak są na jakiejś niskiej marży. No, nie należy też u nas pamiętać, nie zapominać o rynku szczecińskim, który w naszej grupie jest dość istotnym rynkiem mieszkaniowym. Zrealizowaliśmy tam już 4 projekty. W tej chwili realizujemy 5 i w przygotowaniach mamy kolejny projekt, natomiast to jest projekt, który będzie uruchomiony pewnie w trzecim kwartale przyszłego roku. To przejdźmy teraz do tej drugiej części działalności spółki, czyli inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych, bo to są zarówno inwestycje deweloperskie, jak i zakupy. Dokładnie tak. Tu też muszę przypomnieć, że jakby początek Whitestone'a jako Whitestone'a już po wyodrębnieniu z poprzedniej struktury, czyli rok 2012-2013, to nasza pierwszą naszą inwestycją był właśnie budynek komercyjny. To był multimedialny dom plusa przy Konstruktorskiej 4 w Warszawie. 22 tysiące metrów kwadratowych powierzchni najmu brutto. Wybudowany sukcesem, sprzedany sukcesem i to jakby zachęciło nas, żeby troszeczkę może więcej w sektorze komercyjnym. Naszym drugim zakupem był Fort Mokotów, cały kompleks, który jest, nie ukrywam, naszą perełką, z której jesteśmy bardzo dumni, ponieważ udało nam się przez te kilka lat naprawdę zrewitalizować bardzo zapomnianą część, przepiękną część miasta.
poza takimi walorami czysto historycznymi i estetycznymi, warto podkreślić, że przez te lata, dzięki rewitalizacji takiej tak naprawdę systematycznej pracy i odkrywaniu cegiełki po cegiełce, udało nam się zwiększyć powierzchnię najmu w tym kompleksie z 6 tysięcy do obecnie 11 tysięcy i dalej jeszcze rewitalizujemy zabytkowe części, głównie lochów. Oprócz tego w 2017 roku rozpoczęliśmy budowę, w 2019 zakończyliśmy budynku Celebron, głównej siedziby firmy Avon Polska. No i oczywiście w 2019 roku, to ważna rzecz, zdecydowaliśmy się na zakup 5-letnich budynków położonych przy Cybernetyki 77A w Warszawie, obecnie znanych pod nazwą Hall 77, które przeszły gruntowną rewitalizację, zarówno w środku, zakończyliśmy bardzo niedawno rewitalizację części wspólnych, holu wejściowego, wszystkich holi windowych, no, jakby całych części wspólnych budynku. Obecnie trwają prace związane z rewitalizacją zewnętrza budynku. Zdecydowanie otwieramy cały kompleks na okolicznych mieszkańców. Wprowadzamy życie, zieleń. W związku z tym też negocjujemy w tej chwili umowy z szeroko pojętą gastronomią, po to, żeby to całe otoczenie zaczęło żyć. Miejmy nadzieję, że zaraz po, jak się tego wyciszy się COVID i te negatywne konsekwencje z tym związane, miejsce to znowu zacznie żyć, tętnić życiem, ludźmi. To jest nasz absolutnie cel. Z tego, co pani powiedziała, to spowolnienie na rynku mieszkaniowym was w zasadzie nie dotknęło. A jakie perspektywy widzicie, jeśli chodzi o rynek biurowy? Bo tutaj cały czas jest dużo wątpliwości po tym, jak był lockdown i wszyscy zostali praktycznie wysłani na pracę zdalną. Teraz w jednych biurach są powroty, w innych jeszcze nie. Czy macie zatem w planach jakieś nowe inwestycje biurowe, czy na razie czekacie na rozwój wypadków? Mamy w planach nowe inwestycje biurowe, o których w zasadzie dużą inwestycję biurową, natomiast dzisiaj jeszcze chciałabym o niej nie mówić, zostawić to jako niespodziankę na przyszłość. Natomiast, no tak jak chyba wszyscy, przyglądamy się, co będzie dalej. Dzisiaj chyba trudno jest w ogóle komukolwiek, jak to będzie wyglądało. Tak jak to, co my obserwujemy na swoich inwestycjach, to co my obserwujemy negocjując umowy najmu, czy rysując space plany dla najemców, to tak naprawdę widać jakąś taką dwukierunkowość. Jeden kierunek polegający na faktycznie zmniejszeniu powierzchni najmu i przejściu w jakiejś tam części na pracę zdalną i zastąpieniu klasycznych biurek hot deskami. Natomiast drugi trend, który obserwujemy, to wręcz przeciwnie, powiększenie powierzchni najmu po to, żeby móc odejść od open space'ów na rzecz systemu gabinetów. Na pewno zmniejszone są strefy socjalne, po to, żeby nie kumulowało się duża liczba osób w jednym miejscu. Natomiast dzisiaj mówię, jeszcze trudno jest tak naprawdę powiedzieć, w którą stronę pójdą te zmiany, bo one będą na pewno. Natomiast ja należę do tej grupy osób, które wcale nie uważają, że te zmiany pójdą w złą stronę dla rynku. Wydaje mi się, że takie zatrzymanie się i pomyślenie w ogóle o bezpieczeństwie jako takim jest dobre i na pewno spowoduje zmiany w ogóle w postrzeganiu biura. I w mojej ocenie chyba trochę dobre odejście od takiego traktowania biura jako centrum rozrywki, a jednak pomyśleniu o funkcjonalności pracy i bezpieczeństwu pracy. Mhm. Na koniec zapytam, wracając do punktu wyjścia, czyli do emisji obligacji, kiedy spodziewacie się debiutu na Catalyst? Wniosek o wprowadzenie na Catalyst złożymy we wrześniu. Myślę, przewidujemy, że w okolicach 2-3 miesięcy powinien nam zająć ten debiut. Nie mamy skomplikowanej emisji, mamy dość prostą grupę kapitałową, która nie wymaga znaczących analiz. Wszelkie wskaźniki finansowe zaprezentowane są na bardzo dobrym poziomie, więc nie sądzę, żeby były jakieś wątpliwości natury formalnej czy merytorycznej.
Także spodziewam się, to będzie zajmie kilka tygodni do 2-3 miesięcy. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zadebiutujemy na kataliście. Czekamy zatem na wprowadzenie obligacji do obrotu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w firmie Whitestone Development.